Moim Państwa porannym gościem jest dzisiaj Magdalena Kurowska, przewodnicząca Rady Kobiet w Opolu. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed nami duże wydarzenie dla wszystkich kobiet, ale nie tylko. 8 marca świętujemy jak co roku Dzień Kobiet, ale u nas zaczyna się Tydzień Kobiet 4 marca. No właśnie, co w programie? Ponad 50 wydarzeń, prawie 60, z czego każdy coś dla siebie znajdzie, bo będą to i spotkania z kulturą, ze sztuką, czyli koncerty, wystawy, wernisaże, ale też dawka wiedzy, sporo szkoleń zawodowych, sporo wykładów i prelekcji o kobietach, które powinniśmy wszyscy znać, kojarzyć, tutaj zwłaszcza z naszego regionu. Sporo też takich zajęć relaksacyjnych, gdzie odnajdziemy równowagę, gdzie znajdziemy też nić połączenia z innymi osobami, z innymi ludźmi. Czasem nam tego brakuje na co dzień w tej całej bieżączce. Sporo też zajęć ruchowych i takich sportowych, gdzie można zadbać czy chociażby o mięśnie dnia miednicy, czy o na przykład sztuki walki, jeśli któraś z Pani chciałaby spróbować samoobrony i na przykład brazylijskiego jiu-jitsu, to ku temu też będzie okazja. Nie zabraknie też kręgów kobiet, wyjątkowych rozmów i oczywiście wszystkich tych rozwiązań, które integrują, które relaksują, które powiększają wiedzę i kompetencje, a koniec końców celebrują kobiecość i pokazują, jak jesteśmy różnorodne jako kobiety, jaki wspaniały wkład mamy w życie społeczne, zawodowe, publiczne, no ale też właśnie to, co robimy na co dzień w domu, a czego czasem nie widać tak na pierwszy rzut oka. Czyli podchodzicie bardzo wieloaspektowo do tych wydarzeń, do tego programu. Będzie także okazja, żeby spojrzeć w głąb siebie. Myślę, że mogę tak określić. Pojawi się spotkanie dotyczące osób o wysokiej wrażliwości. Co dokładnie przez to rozumieć, dla kogo jest to kierowane? To jest spotkanie, a w sumie konsultacje, gdzie będzie można sprawdzić, czy faktycznie jestem tą osobą, która potrzebuje czegoś więcej, jeśli chodzi o zadbanie o siebie i swoją energię, czy jednak być może jest to jakiś etap przemęczenia, zmęczenia takiego wewnętrznego. Tym zajmie się ekspertka, która zajmuje się tym tematem już jakiś czas, jest też doświadczoną osobą w tym zakresie, więc pod jej okiem będzie można się poprzyglądać sobie, na jakich poziomach ja wibruję, a z czym nie wibruję, czego potrzebuję, żeby zachować równowagę wewnętrzną. Wiemy, że to wszystko przekłada się później na chociażby nasze wyniki w życiu i zawodowym, i prywatnym, i takie poczucie zadowolenia z samej siebie. Więc zachęcamy, żeby skorzystać z tej porady, czy jakichkolwiek innych, które będą się odbywały w ramach Tygodnia Kobiet. Nie tylko jednorazowo, ale też część tych konsultacji zdrowotnych, psychologicznych, prawnych i mediacyjnych mamy też zaplanowane przez cały tydzień, czyli będzie można się zgłaszać i będzie można przez kilka dni korzystać z tych właśnie porad. Ważne jest to, myślę, co powiedziałaś a propos tego celebrowania kobiecości. Myślę, że można spojrzeć też na to w szerszym aspekcie, to znaczy, żeby wykorzystać ten tydzień, ten czas, jako taki moment i pretekst do zatrzymania się w tym ciągłym pędzie, żeby poznać swoje potrzeby, no i też sprawdzić, jaka jest oferta miasta tak naprawdę, czy odpowiada ona naszym potrzebom. Ale właśnie, a propos tych potrzeb, wspomniałaś też o poradach prawnych. Ja wiem, że to jest element, który sukcesywnie pojawia się w ogóle, jeżeli chodzi o działalność Rady Kobiet. Znaczy, że rzeczywiście opolanki potrzebują poradzić się w takich aspektach? Jak się okazuje po tym czasie, kiedy funkcjonujemy, tak, jak najbardziej. Ciągle tych chętnych nie brakuje, te miejsca szybko się rozchodzą. Mówię o miejscach, ponieważ żeby skorzystać z takich porad prawnych, które nasze członkinie oferują, mamy wyznaczone terminy i trzeba po prostu się zgłosić, żebyśmy wiedzieli, na kogo mamy czekać. I faktycznie to bardzo szybko znika i bardzo szybko pojawia się lista rezerwowa. To tylko pokazuje, że wsparcie prawne i mediacyjne kobiet dla innych kobiet, gdzie też jest zapewniona opieka dla dziecka, jeśli zachodzi taka potrzeba, tak? Że mówimy o bezpiecznych warunkach, że nie spotkamy się z kimś przypadkowym w kontekście takim zagrażającym, czy to jakiemuś groźnemu osobnikowi, tak? To nam nie grozi. Pojawiamy się w kancelarii, pojawiamy się w bezpiecznym otoczeniu. Rozmawiamy z kobietą, która może znaleźć więcej nić porozumienia z nami niż na przykład pan. Strzelam. Może tak być faktycznie i to może przekonywać te panie, które korzystają z tej pomocy prawnej. Najbliższy termin to 20 marca, więc jeśli któraś z pań chciałaby skorzystać poza Tygodniem Kobiet jeszcze z tych porad prawnych, to tak naprawdę będzie to ostatni moment, jeśli chodzi o naszą kadencję. Zastanawiamy się często z naszymi członkiniami Martyną i Alicją, które udzielają tych porad prawnych, co takiego sprawia, że
pomimo jeszcze innych dostępnych rozwiązań na terenie miasta, kobiety, i nie tylko kobiety, ale głównie kobiety, decydują się na te porady prawne, te właśnie pod egidą Rady Kobiet. No i być może właśnie to siostrzeństwo, które gdzieś tam wypływa z Rady Kobiet, przyciąga te osoby, które potrzebują właśnie teraz tego wsparcia prawnego i mediacyjnego. W programie są także spotkania między innymi z Janiną Ochojską, z Katarzyną Kasią, z Grzegorzem Markowskim, czy też, i to też bardzo ciekawa postać, z ukraińską fotografką, która zaciągnęła się do wojska. To znaczy możemy przyjść, posłuchać ich doświadczenia i właśnie się zainspirować. Kiedy te spotkania, no i właśnie jakie tematy będą poruszane? To może zacznę od tego ostatniego. Oksana Horna zaciągnęła się do wojska na ochotniczkę, walczy pod Bachmutem i też fotografuje to, co się dzieje na froncie. Jej zdjęcie będzie można oglądać w Centrum Dialogu Obywatelskiego przez cały tydzień kobiet, a spotkanie z nią i ta rozmowa o jej doświadczeniach, o jej perspektywie też kobiety na froncie, będzie właśnie 7 marca w godzinach popołudniowych. Jeśli zaś chodzi o Janinę Ochojską, to postać bardzo dobrze znana Polkom i Polakom. Wszyscy ją dobrze kojarzą z Polskiej Akcji Humanitarnej i jej wkładu po prostu w te działania humanitarne. Ale też od jakiegoś czasu jest europarlamentarzystką i chciałbyśmy też porozmawiać o tym, o gwiazdach i tych europejskich i tych gwiazdach, którymi ona się sama zajmowała, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, Janina Ochojska ma ze sobą też pracę w zakresie astrofizyki i astronomii, więc zajmowała się gwiazdami. Chciałabym trochę też o tym porozmawiać, o takich marzeniach i trudnościach w pracy z innymi osobami. No ale z racji tego, że jest tą przede wszystkim działaczką społeczną, chciałbyśmy zaprosić tutaj szczególnie to spotkanie, śniadanie obywatelskie, osoby, które pracują z innymi osobami na rzecz innych osób, czyli wszystkie organizacje pozarządowe. Jak już wspomniałam, jest to śniadanie obywatelskie, więc proszę spodziewać się wczesnej godziny spotkania, 8 rano, 8 marca, łatwo zapamiętać, Janina Ochojska. I kolejne spotkanie tutaj już pod egidą Miejskiej Biblioteki Publicznej i Wydziału Kultury, to spotkanie... Rozmowa tak naprawdę o źródłach nadziei. Duet dobrze znany widzom, czyli Katarzyna Kasia, filozofka, warszawianka roku, ale też komentatorka bieżących wydarzeń i pojawi się w Miejskiej Bibliotece Publicznej wraz z Grzegorzem Markowskim. To 9 marca. Jak wyglądało konstruowanie programu? To już jest druga edycja wydarzenia, to znaczy, że jesteście bogatsze doświadczenie z ubiegłego roku. I czy parałyście pod uwagę te inicjatywy, które cieszyły się największym zainteresowaniem, czy też być może Opolanki, spodziewając się, że będzie powtórka, to znaczy, że będzie znów Tydzień Kobiet, podpowiadały, czego one by oczekiwały? To, co najpiękniejsze jest w tym Tygodniu Kobiety dla mnie, to, że to jest naprawdę oddolne wydarzenie. To znaczy, że my mówimy, chcemy zrobić, mamy swoje pomysły i nasze członkinie wykonują pewne wydarzenia, organizują je od początku do końca, ale też zapraszamy innych do współtworzenia i to właśnie mieszkanki, mieszkańcy tworzą. To oni przychodzą i mówią, zróbmy jogę, zróbmy warsztaty dla osób wysoko wrażliwych, zróbmy porady prawne. To właśnie wypływa od mieszkańców i mieszkanek i to jest najwspanialsze w tym wszystkim. Jeśli chodzi o samą organizację pracy, to dla nas wyciągnęłyśmy wnioski. Zaplanowałyśmy trochę więcej czasu, żeby to wszystko ułożyć się w jeden wielki program. No ale to wymagało koordynacji i wielu godzin pracy społecznej, nieodpłatnej, gdzieś tam pomiędzy naszymi zobowiązaniami zawodowymi i życiowymi, że tak powiem. Więc to wszystko układałyśmy tak naprawdę od początku lutego. Sama praca nad Tygodniem Kobiet zaczęła się jeszcze jesienią tamtego roku, ponieważ to warto podkreślić, ten Tydzień Kobiet jest też wspierany w ramach inicjatywy lokalnej. Pozbierałyśmy wnioski z poprzedniej edycji, ustrukturyzowałyśmy to i postarałyśmy się o dofinansowanie w ramach inicjatywy lokalnej, którą nam przyznano. No, to jest w ogóle też genialny mechanizm dla wszystkich osób, które są w Opolu i chciałby coś zrobić właśnie z niewielkim wsparciem urzędu. Czyli właśnie ta inicjatywa lokalna. Mamy swój pomysł, dostajemy niewielki na to budżet, ale też wsparcie urzędu i dzięki temu możemy coś wprawić w życie. I tak też zrobiliśmy, więc zaczęliśmy na jesieni tamtego roku. Program dopinał się od lutego. No i teraz cieszymy się tym programem i czekamy na wydarzenia.
A co z panami? Bo kiedy była powoływana do życia Rada Kobiet, to pojawiły się głosy, a co z Radą Mężczyzn? No właśnie, chodzi mi o rozwiązania, które wykorzystuje Rada i czy mężczyźni są zainteresowani, czy włączają się w działalność Rady, no i czy znajdą coś dla siebie podczas tego tygodnia. No, nazywa się Tygodniem Kobiet, ale wiadomo, że jest adresowane do mieszkańców po prostu. Panowie pojawiają się na naszych wydarzeniach. Te wszystkie, które gdzieś pojawiały się na przykład w Miejskiej Bibliotece Publicznej, które organizowaliśmy co miesiąc i dalej organizujemy, to panowie też tam się pojawiali i jeśli było zadanie, jeśli było szkolenie poświęcone karierze, to panów też tam widziałeś. Jeśli było szkolenie czy spotkanie poświęcone dbałości o swój związek, a kiedy już nie udało się ten związek uratować, jak przeprowadzić rozwód, panowie też byli na tych spotkaniach. Nie było ich na profilaktyce raka piersi, chociaż zapraszałyśmy i mam nadzieję, że kiedyś uda się im dotrzeć na te spotkania, bo to, jak się okazuje, panowie najczęściej znajdują różne nieprawidłowości w tkance piersi. Gdyby wychodzili i pojawiali się na naszych spotkaniach, pewnie byłaby ta wykrywalność szybsza i lepsza, więc zachęcam, żeby panowie byli z nami na tych wszystkich naszych wydarzeniach i z nami rozmawiali. Ja zawsze mówię, że Rada Kobiet powstała po to, żeby włączać tą perspektywę kobiet. Rozmawiając o równości i rozmawiając o kwestiach, których doświadczamy w mieście, w życiu, w pracy, nie zakładamy, że panowie i panie mają tak samo. Zakładamy, że inaczej tego wszystkiego doświadczają. Zatem to włączenie tego głosu kobiet wyrównuje te różne proporcje w tych różnych miejscach, w różnych inicjatywach i aspektach. I im więcej panów będzie brało udział w wydarzeniach Rady Kobiet i będzie się do nas zgłaszało z różnymi swoimi kwestiami, które dotyczą równości, tym łatwiej i szybciej będzie nam wprowadzić tą równość na wielu aspektach w mieście. To powiedzmy jeszcze o kwestiach technicznych. Na niektóre zajęcia obowiązują zapisy. Gdzie należy się zapisać i gdzie można znaleźć pełny program? Pełen program znajdziecie Państwo na mediach, w mediach społecznościowych Rady Kobiet, na naszą homepage'u. Jest tam specjalne wydarzenie, które zawiera pełen program, ale też zapraszam na stronę miejską www.opole.pl. Tam w zakładce aktualności jest także podany pełen program. Opole i kropka, tutaj Państwo wszyscy dobrze znają tę publikację, tam też będzie pełen program. Oczywiście media opolskie. Jeśli zaś chodzi o zapisy, zachęcam, żeby właśnie wczytać się w program i tam będzie wskazana informacja, gdzie należy się zgłosić, ile jest tych miejsc możliwych. Nie na wszystkie wydarzenia jest rejestracja obowiązuje. Część po prostu jest otwarta na wszystkie osoby, które chciałyby tak po prostu wejść z ulicy i skorzystać z naszej oferty. Więc zachęcam, żeby sprawdzić dokładnie w programie. Odliczamy zatem dni do rozpoczęcia Tygodnia Kobiet. Planowane to rozpoczęcie jest na 4 marca. Tak, chociaż dodam, wyjątkowo, bo Rada Kobiet nigdy nie potrafi utrzymać Tygodnia Kobiet w jednym terminie. Przypomnę, że w tamtym roku Tydzień Kobiet trwał 13 dni. Szczęśliwie czasu nie liczą, jak to mówią. I tutaj zaczynamy troszkę wcześniej. Już 29 lutego jest taki przedsmak Tygodnia Kobiet. Koncert, Festiwal Kobiecych Głosów, więc już wyłamałyśmy się ze schematu. Tydzień Kobiet trwa troszkę dłużej. 29 pierwsze wydarzenie, ale faktycznie od 4 do 10. Bardzo dziękuję w takim razie za wizytę w studiu. Za rozmowę. Moim Państwa gościem była Magdalena Kurowska, przewodnicząca Rady Kobiet w Opolu. Dziękuję.